No i witam z powrotem. Spróbujemy troszeczkę innej taktyki tym razem. Wojdera je będę miał w obwodzie. Tak. My brethren, bla 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 bla. Początek będzie taki sam. Tylko zamiast czekać, aż się zrobią wszystkie proby, to w międzyczasie porobię kilka pylonów przy każdym wejściu i będę masował Dark Templary i Corsairy. Corsairy robią się dużo szybciej niż Voidy i są tańsze. I są tańsze. I są bardziej użyteczne, mam wrażenie. A poza tym wszystko jest jakby w najlepszym początku, tak naprawdę. Let us attack. Muszę jak najszybciej zacząć zrobić Nexus też. Drugi. Ten temat też, kurde, wysokie mniemanie na swój temat do skitu. Zerd detected approaching the southern entrance. Amon is probing our defenses, searching for weakness. Show him none. Jest git, jest naprawdę git, moim zdaniem. Zatrzymania czasu w sumie zostawię na później. Nas Perun,
Lol, ta strategia chyba działa. Mam wrażenie, że ta strategia zadziała. I raczej powinno być łatwo się obronić. Artanis, the Golden Armada has begun attacking the Spear of Adun. I'll try to support your forces, but we're taking heavy damage. This vessel serves as a beacon for your hope. Your faith is misplaced. The enemy is sending a torrent of forces down the central path. The Tal Darin will need reinforcements. Ojej, gazu mi brakuje. Ale dobra, nie ma tego złego, tak naprawdę. Mogę tutaj dorobić kanony. W międzyczasie. Witaj, Volmar. Mass Effectcik. Spędzę cię później na pewno. Jezu. Potrzebuję pylonów. Ta strategia działa, jej się będziemy trzymać. Mass Effectik wakacje na pewno. Teraz muszę skończyć StarCrafta i już niebawem, bo za jakieś 2 tygodnie niecałe zaczyna się... Znaczy jest premiera tego, jak to się nazywa. Jest premiera... XCOM 2, na którego naprawdę nie mogę się już doczekać. Dobra, oni się tutaj utrzymają, trzeba pomóc tutaj. Znowu mi brakuje
gazu. Ale dobra. Ustawimy troszeczkę tego i tego i tamtego. Łatwo, Jezus, jak łatwo. Tutaj już zacznę stawiać obronę przy samym artefakcie. Dobra, oni się tutaj raczej powinni utrzymać. Bardziej się martwię o tą flankę. Ale to w momencie, że wpadniesz na XCOM-a, nie? Że mnie nie zostawisz tutaj samego z obcymi. Łatwo, 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 damy radę. Brutal, nie brutal. Tutaj wypadałoby postawić kilka kanonów, just in case. Myślę, że mogę robić powoli mothershipa w pewnym momencie. Chociaż, kurde, ile mothership zabiera? Aż 10 zasobów, no dobra. Może jednak zrezygnuję z tego, z tego. Ej, z tego też. I jeszcze muszę coś zniszczyć, dobra. Zabijmy jedną probkę.
jedna propka poszła się paść. Ale to bez znaczenia, bo minerałów mamy w brud. Powinienem się dać radę wybronić. Tutaj zapiszę, bo nie wiem, czy nie będę musiał podzielić sił. Ta część powinna się utrzymać sama. Tutaj może być troszeczkę gorzej. Za chwilę powinien mieć też Mothershipa. W ogóle wojska nie tracę. Co to jest? Co to ma być? W zasadzie to ja tutaj sobie pozwolę. Zostawić jedną probkę w tym miejscu. Pach, pach, pach. Dodatkowe kanony. Kanonów nigdy dość, jak to mawiają. Uff, zapiszemy tutaj, jakby coś się miało spierniczyć, ale zdaje się, że tym razem już powinno być jak spłatka. O! Atakują! Atakują i zabijają! Tutaj mam też dość tego. O, artefakt się nam prawie naładował. Tak więc, jak ktoś szukał jakiejś takiej taktyki w miarę sensownej na Brutala, no to masowanie samych Corsairów i Dark Templarów to jest way to go, nie? Generalnie. Bo tak wpadę na to, kurczę, skoro na koopie Warazun jest taka broken, to podejrzewam, że tutaj też i rzeczywiście sprawdziło się, chociaż tutaj Dark Templary są normalnej ceny, nie? 125-125. Ale widzicie, nawet nie potrzebuję za bardzo zatrzymania czasu. Przede wszystkim ta zdolność, która uniemożliwia atakowanie na obszarze, który obejmą swoim skillem Corsairy. To jest totalna masakra, nie? Bo
sojusznicy też mają własną armię i swoje budynki przy tych wejściach. Templar against the Keystone. We will hold Karax. We must. It is a good day to die. It is a good day to die. Dobra, ci się obronią. Obrona będzie potrzebna w tym miejscu pewnie. I jeszcze wszystkie Nexusy przeżyły, to już w ogóle jest GG. Uff, udało się. BUM! Cinematic time! Artanis, jaki badass, pyk parada, pyk parada.
The Dark One has been banished back into the void. For now, we are free. No to jest statek Zaratula. Void Seeker. Jego karwasz. Our great dream of a unified Protoss to bear. We will gather the survivors. Rebuild our cities. We will reject our old divisions and forge a new society. Together, we will shape our destiny amongst the stars. Yes! Udało się zrobić na brutalu. No niewiele trafiłem w Ucznia Maduna, statków Złotej Armady, ale nie miałem takiej potrzeby w zasadzie. Straciłem tylko 30 jednostek. Zniszczyliśmy, zabiliśmy 1506 przeciwników, a straciliśmy tylko 30 jednostek. Proszę bardzo. I żaden Nexus sojusznika nie został stracony. How can this be? The Hierarch, we are receiving an unauthorized. Miał być koniec. Chociaż. From Ulnar. It is Kerrigan. Myślałem, że będą napisy końcowe. Tak więc w ten sposób się kończy tak naprawdę główna historia Legacy of the Void. Został nam jeszcze epilog do przejścia tak naprawdę na Brutalu. Który też sobie zrobimy. Ale już nie dzisiaj, jeszcze tylko sprawdzę, jest, wszystkie misje na Brutalu zostały zaczekowane. Właśnie to chciałem zobaczyć, No nic, dajcie znać w komentarzach, oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć również misje w epilogu. Przyznam szczerze, że epilog jest trudny, Przechodziłem go na normalu. I może nie, że mi sprawił jakieś mega trudności, ale muszę przyznać, że nie był łatwy. Tak więc, no... Zobaczymy. Jeszcze oczywiście zostały tutaj Master Achievements do odblokowania. Wszystkie pozostałe zdaje się, że odhaczone są. Tak więc tylko Master Achievements zostały. Tylko Jasz. Ciekawe, co trzeba było zrobić w ostatniej misji. Czy w ogóle ostatnia misja ma jakieś Master Achievementy? To jest ciekawa rzecz. Chyba nie ma. Jak tak patrzę, to chyba nie ma. Chyba, że to zdobyłem i nie zauważyłem, to też jest możliwe. No nie, nie widzę tutaj. No nieważne. Tak czy inaczej... To był koniec. Dzięki wszystkim oczywiście za oglądanie, za też oceny. Jeżeli ktoś ocenia te filmiki, były wrzucone na YouTube'a. Kolejna seria, jaką będę robił, to będzie seria z XCOM'a 2, który wychodzi 5 lutego, tak więc całkiem niebawem. No i cóż, to tyle. Ja na razie robię przerwę, a to będzie koniec nagrania ze StarCrafta. A po przerwie jeszcze zrobię troszeczkę XCOM'a, Enemy Within.